Hej, siemanko, z tej strony Bonguś i witam was w kolejnym odcinku na kanale. Pamiętaj, że jeżeli takie materiały ci się podobają, to zostaw łapeczkę w górę subskrybera. No a ja będę takich materiałów starał się nagrywać jak najwięcej. W dzisiejszym materiale zajmiemy się tematem, dlaczego nie warto kupować Nintendo Switch Lite. Zapraszam. Dlaczego? Jak wiecie, Nintendo Switch Lite narzuca nam pewnego rodzaju ograniczenia, typu nie możecie grać w innym trybie rozgrywki, niżeli tylko handheld, macie mniejszy ekran, nieodpinane Joy-Cony, no i oczywiście nie możecie podłączyć go do telewizora. W tym materiale skupimy się na tym, że Joy-Conów nie można odpinać. Mianowicie, jak wiecie, w podstawowej wersji Nintendo Switcha był dosyć duży problem z dryfującymi analogami. Wiele serwisów podawało, że Nintendo zmieniło coś w konstrukcji analoga i teraz nie powinien występować ten problem. Niestety, tak naprawdę Switch ma, nie wiem, ponad tydzień, Switch Lite, i możemy zaobserwować, że na YouTubie zaczęły napływać pierwsze materiały pokazujące to, że owy problem nadal istnieje. Dodatkowo, sama konstrukcja analoga nie zmieniła się poza metalową płytką, która jest u podstawy analoga. Jakie to ma konsekwencje, chyba nie muszę nikomu mówić. Zamiast wysyłać jednego Joy-Cona do naprawy, musicie wysłać całą konsolę. Dodatkowo, jeżeli wasza konsola zacznie miewać takie problemy już po okresie gwarancji, okazuje się, że koszt naprawy analoga w Nintendo Switch Lite jest wyższy, niżeli koszt naprawy analoga w analogicznej sytuacji w podstawowej wersji Switcha. Czy warto zatem zaryzykować i zapłacić 400 zł mniej, by dostać konsolę, którą potem musicie odsyłać całą w razie awarii? No wydaje mi się, że trochę słabo to wygląda, zważywszy, że Nintendo wiedziało o problemie, a nadal tego nie naprawiło. Ja akurat nie planowałem kupić Nintendo Switch Lite, ponieważ właśnie pozostałe tak naprawdę wady tego sprzętu, czyli niemożliwość podłączenia go do telewizora, uniemożliwia mi nagrywanie jakiegokolwiek materiału bezpośrednio przez nagrywarkę, a co za tym idzie, ja tej konsoli nie planuję kupić. Rozumiem oczywiście, że ktoś planował kupić Nintendo Switch Lite, ponieważ gra tylko w trybie handheld i inne opcje nie są mu potrzebne, no ale tutaj podajemy tak naprawdę przykład tego, że można się nieźle nadziać, jeżeli chodzi właśnie o tą konsolę. Szczerze to jestem trochę zszokowany faktem, że taki problem występuje tak naprawdę kilka dni po premierze albo kilka tygodni po premierze, bo wiemy, że w Stanach jakby konsola jest dostępna wcześniej, ale to i tak nie usprawiedliwia tego, że ten problem nadal się pojawia. Wydaje mi się, że Nintendo powinno zdecydowanie coś z tym zrobić, ale jak widać, olali temat. A czy wy planujecie kupić Nintendo Switch Lite? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. No i możecie też opisać, co sądzicie o tej zagrywce i czy na przykład powstrzymało was to przed zakupem Nintendo Switch właśnie w wersji mniejszej. Myślę, że to tyle w tym materiale, więc jeżeli wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji, no i do usłyszenia. Cześć!